Przypominam jedynie sobie fakty, że prawnicy komisji przygotowali kilka doniesień do prokuratury wojskowej, które dotyczyły również Leszka Cubiaszy. To był kolejny taki czynnik warunkujący jego działania, w których de facto chodziło o skompromitowanie komisji weryfikacyjnej, jej oczernienie. Wszelkie stwierdzenia, jakie padły ze strony Tobiasza odnośnie rzekomego korupcyjnego zespołu komisji weryfikacyjnej, są kłamliwe. Taki zespół nigdy nie istniał. Tobiasz postanowił zrobić użytek z nagrań, jakie posiadał, dopiero po 10 miesiącach. A więc wyczekiwał na właściwy moment. Nie miał zatem zamiaru chyba informować o przestępstwie. Mając wiedzę o przestępstwie, nie czeka się z nią miesiącami. Był wysokim oficerem służb specjalnych. Miał niezbędną wiedzę prawniczą na temat tego, co należy zrobić z informacjami o rzekomym przestępstwie. Nie złożył doniesienia do prokuratury. Poszedł z tym do biura poselskiego marszałka Komorowskiego. Biuro poselskie marszałka to nie jest miejsce, gdzie składa się doniesienie o popełnieniu przestępstwa. A więc Leszek Tobiasz szedł do jednego z najważniejszych polityków obozu władzy. W mojej ocenie liczył na jego wsparcie w procesie, w staraniach Tobiasza o powrót do służby. Nagrania i informacje przekazane marszałkowi mogły stanowić polityczną cenę za to wsparcie. Tobiasz kilkakrotnie deklarował mi, że chciałby powrócić do służby, i chciałby zostać attaché w Uzbekistanie. Skutkiem wizyty Leszka Tobiasza w gabinecie marszałka Komorowskiego nie było natychmiastowe doniesienie do prokuratury o możliwości zaistnienia przestępstwa.
Leszek Tobiasz przez następne 2 tygodnie uczestniczy w cyklu spotkań z udziałem marszałka Komorowskiego, szefa ABW, jego zastępców i innych wpływowych polityków. Czy marszałek Komorowski, rodzi się pytanie zasadnicze, czy marszałek Komorowski mógł być osobą, w interesie której było skompromitowanie komisji weryfikacyjnej. Marszałek Komorowski od chwili publikacji raportu z weryfikacji w dniu 16 lutego 2007 roku miał poważne obawy co do działalności komisji weryfikacyjnej. Z wywiadów, z jego wypowiedzi publicznych można było odnieść takie wrażenie. Po drugie, był jedynym politykiem z tak zwanego pierwszego szeregu, który nie stawił się przed komisją weryfikacyjną. Jesienią 2010 roku dotarł do mnie pan Krzysztof Winiarski, biznesmen z Podkarpacia, na co dzień operujący w środowisku wojskowym i znający wielu polityków. Wyżej wymieniony poinformował mnie, że na przestrzeni 2007 roku kilkakrotnie rozmawiał z ówczesnym wicemarszałkiem Bronisławem Komorowskim. Jak mnie informował, ze strony marszałka miały płynąć sugestie, pomocy w znalezieniu haków na PiS i komisję weryfikacyjną. Krzysztof Winiarski miał dokumentację rozmów z marszałkiem Komorowskim. Wiem również, że Leszek Tobiasz zbierał informacje od członków, od żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, najczęściej od tych, którzy wcześniej pełnili służbę w WSI. Na temat poszczególnych członków komisji weryfikacyjnej. Wiem również, że spotykał się z dziennikarzami wielu tytułów prasowych. Namawiając ich do popełnienia artykułów na temat
komisji weryfikacyjnej. I panującej w niej rzekomej korupcji. Wielokrotnie spotykał się z dziennikarzami dziennika Anną Marszałek. Reszką Majewskim, nie pamiętam w tej chwili. Reszką Majewskim. Imion. I Majewski. Nie pamiętam. Paweł Reszka chyba i Grzegorz Majewski, no, ale mogę się pomylić. Nie jest przypadkiem, że wspomniani dziennikarze w okresie od grudnia do maja 2000, od grudnia 2007 roku do maja 2008 roku popełnili 18 artykułów na temat komisji weryfikacyjnej, przedstawiając ją w negatywnym świetle. Złożyłem ten wniosek po to, że widzę, że świadek korzysta z notatek i twierdzę, że wyuczył się na pamięć tej wypowiedzi, co nie jest swobodną wypowiedzią świadka. Przyznam, że ma to miejsce w dniu dzisiejszym, kiedy pojawiła się na sali kamera telewizyjna. W związku z powyższym nie przypuszczam, ażeby to była wyłącznie swobodna, nieprzygotowana, ale nieprzygotowana wypowiedź świadka. Wysoki sądzie, zwróciłem uwagę, że świadek nauczył się na pamięć, tylko kilka razy zaglądał do notatek, więc ja proszę o to, żeby sąd zażądał celem dołączenia do protokołu mniejszego przesłuchania tych notatek. Proszę zatem o podjęcie decyzji, wysoki sądzie. Ja też chciałbym się odpowiedź świadka w świetle kodeksu postępowania karnego, który wiele okoliczności przewidział, w tym m.in. niepamięć świadka i zasady postępowania w przypadku niepamięci świadka. Te okoliczności powodują, że wypowiedź świadka jest kompletnie niewiarygodna. To nie są, wysoki sądzie, ja zakończę tylko jedno zdanie, wysoki sądzie, z całym szacunkiem. Ja składam wniosek o reasumpcję postanowienia sądu, albowiem wypowiedź świadka dotycząca przypomnienia sobie treści szczegółów wobec faktu, że jestem zapisanych kilkanaście zapewne stron, nie wiem dokładnie ile, mało tego. Jak mówiłem wcześniej, chciałem złożyć to oświadczenie, bo przecież kiedy przyjrzeć się zeznaniu, swobodnemu zeznaniu świadka, zawiera ono mnóstwo z niedomówień, przypuszczeń, coś, co nie jest tak naprawdę istotą zeznania świadka, który powinien opowiadać co do faktów. Wysoki sądzie, jeśli ostatnie zdanie już, jeśli w tychże notatkach znajdują się tego typu właśnie wypowiedzi przypuszczające, sugerujące, będzie to dowód na to, że to zostało umyślnie przygotowane na dzień dzisiejszy w obliczu między innymi kamery telewizyjnej. Dlatego zwracam się z wnioskiem o reasumpcję. Ale jeszcze proszę o protokołowanie, bo ja mówiłem, wysoki sądzie, że argumentuję to tym, że w dniu dzisiejszym świadek zawarł mnóstwo wypowiedzi sugerujących, przypuszczających, domniemujących. Świadek zawarł dużo wypowiedzi przypuszczających, sugerujących. Proszę. Sugerujących, domniemujących. Sugerujących. I jeżeli, i powiedziałem również, że jeżeli w tychże notatkach są takie same wypowiedzi, to jest to, będzie to wyraźny dowód. Są takie same wypowiedzi, to będzie. Umyślnego przygotowania dzisiejszego wystąpienia świadka. To będzie dowód umyślnego przygotowania. Może lepiej. Wysoki sądzie, to kolejna wypowiedź z publiczności. Między innymi padła przed chwilą też wypowiedź o tym, że świadek nie wiedział, że w dniu dzisiejszym będzie kamera. W tej chwili mowa o kolejna tego typu. Wysoki sądzie, proszę o skorzystanie z uprawnień z ustawy o ustroju sądów powszechnych bądź kodeksu postępowania karnego i zarządzenia opuszczenia publiczności przez publiczność sali. Wysoki sądzie, ja
Zwracam uwagę, że pan prokurator celowo, w sposób zamierzony, usiłuje wybić mnie z wypowiedzi i nie daje mi dokończyć. Proszę zwrócić uwagę, że świadek nie ma prawa komentować zachowania stron, udziału stron w procesie. No trudno jest mówić, gdy co chwilę moja wypowiedź jest nie tak, przerywana, to wybijanie świadek. Proszę. W moim przekonaniu ówczesnym i dzisiejszym mieliśmy do czynienia z prowokacją polityczną przy użyciu byłych żołnierzy, funkcjonariuszy służb komunistycznych. Prowokacją polityczną. I funkcjonariuszy komunistycznych służb specjalnych, zwłaszcza wojskowych. Wymierzoną nie tylko, jak dzisiaj to oceniam, już w komisję weryfikacyjną, ale w ogóle w ład polityczny Rzeczpospolitej odzyskującej niepodległość po roku 1989. Wymierzoną nie tylko w komisję weryfikacyjną, ale w ład. W szczególności chodzi także, w moim przekonaniu, jest patrzeć to z dzisiejszej perspektywy, powtarzam, wtedy tak szerokiego spojrzenia na to nie miałem, a także o sprawę geopolitycznego umiejscowienia Polski, polskie sojusze, cała gama publicznych wypowiedzi skierowanych na spotwarzenie pułkownika Kuklińskiego ze strony funkcjonariuszy aparatu komunistycznego, wojskowego aparatu komunistycznego, która miała miejsce ostatnio, która nie była znana publicznie, choć faktycznie była wyrażana już wtedy, ale dzisiaj stała się publiczną, ujawnia, iż problem dotyczy także sojuszy Polski. A miejsce tych ludzi w całości prowokacji, która dzisiaj się toczy, miejsce w całej gamie politycznego układu, który zmierza do reaktywowania tamtych stosunków politycznych, wskazuje, że sprawa Komisji Weryfikacyjnej była tylko drobnym fragmentem szerzej zakrojonych działań. Wysoki Sądzie, w moim przekonaniu wywiedzionym z publicznie dostępnych zeznań w tej sprawie, rzeczywiście pan marszałek ówczesny zaangażował się w próbę zdobycia tego dokumentu. I podżegał do takich działań swoich rozmówców. Nie jestem w stanie ocenić powodów i motywów pana marszałka. Czy w pana ocenie przy sprzyjających okolicznościach upływ i upływający czas spowoduje utracenie możliwości dojścia do tak zwanej prawdy obiektywnej? Przy przywróceniu w Polsce zasad praworządności ta sprawa może zostać rozwikłana i zdefiniowana. W czasie obecnym, jak będzie za rok, nie jestem w stanie tego ocenić, ale w czasie obecnym, moim zdaniem, podstawowe materiały, zarówno pisane, jak i źródła osobowe, nadal pozwalają na jej rozwikłanie. Nie obawia się pan utraty mocy dowodowej, dowodów, które nawet jeszcze dziś istnieją? Zniszczenia. Nie obawiam się utraty mocy dowodowej, obawiam się ich zniszczenia, zgadza się. I śmierci. Obawiam się tego? I śmierci. Obawiam się zniszczenia dowodów. Boże, czyjej? No, źródeł osobowych, no to jest naturalne. Jeden z istotnych świadków miał
nieszczęście pójść na zabawę. I umrzeć w państwie.